Pisałem cały mega grubą wiadomość. Instagram mi ją totalnie ściął i usunął, więc powiem w skrócie tutaj to, co chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że powiem tak. Na live mówiłem swoje odczucia wczoraj. Mówiłem wam, że to są moje odczucia, jak ja się czuję w danych sytuacjach. I mówiłem też, że każdy ma swoją prawdę. Mówiłem to, żeby być z wami szczery. Ale słuchajcie, no nie możecie tak robić, że idziecie do kogoś na podstawie tego, co kogoś, co ktoś powiedział w internecie i atakujecie, wyzywacie ich i tak dalej. Musicie mieć trochę rozsądku. Ja to powiedziałem wam, bo staram się zawsze być z wami szczery, ale nie rozumiecie jednej rzeczy, że to jest ogromne obciążenie psychiczne dla kogoś, jeśli oni są jedną osobą. To jest naprawdę ogromne obciążenie psychiczne dla osoby, jeśli dostaje masę wiadomości, a jest tylko jedną osobą, że jest taki, czy taki, czy taki. Więc ogólnie, tak jakby jako ludzkość, uważam, że powinniśmy znaleźć więcej czasu na to, żeby się sobie podać rękę, tak jak napisałem, żeby się dogadać zawsze, żeby, wiesz, takie ogólnie. Takiego czegoś nie życzyłbym nawet najgorszej osobie, bo uważam, że to jest złośliwe. To jest po prostu złośliwe. Ja nie jestem osobą złośliwą. Nie jestem osobą, która powiedziała wam to, żeby komuś innemu zrobić krzywdę. Więc nawet tego bym nie życzył najgorszej osobie na świecie. A uważam, że przykładowo z Michałem, to Michał wcale nie jest złą osobą. Ma bardzo dobre wartości i tak dalej. Moje odczucia są związane z moją stroną, tak jakby medalu, a jego odczucia są związane z jego stroną. Tak jak mówiłem, on ma swoją prawdę, ja mam swoją prawdę i te obie prawdy mają w pewien sens rację, tak? Tylko ja rozumiem, że jesteśmy osobami publicznymi, powiemy coś i tak dalej w internecie, no ale też jeśli mnie oglądacie i ja wam to mówię, to też chciałbym, żebyście oglądając mnie, zachowali się tak, jak ja bym chciał wobec tych osób i mimo wszystko ich lubił, szanował i traktował po prostu z szacunkiem, bo każdy z nas jest człowiek, życie jest naprawdę za krótkie. Jest tak dużo rzeczy, które ja po prostu nigdy nie mówiłem wam i odpuściłem krzywdy, którzy inni mi zrobili w życiu, czy to youtuberzy, czy ludzie, znajomi, przyjaciele. Nie mówię wam, bo nie mówiłem wam, bo tak jakby gdzie z Teamem X uważam, że tak jakby zasługujecie na to, żeby wiedzieć, bo to jednak jest taki projekt ogromny. To jednak z takimi rzeczami nigdy nie mówiłem i wstrzymywałem się do tej pory właśnie z tego powodu, że wiem, jak ludzie reagują w internecie i dlatego właśnie nie nagrałem od razu filmu, bo chciałem wszystko sformułować idealnie, żeby takich sytuacji po prostu nie było. Więc dla mnie, jeśli ja mogę wyciągnąć jakąś, albo postarać się przekazać wam jakąś lekcję w tym wszystkim, to mimo że tak jakby dla mnie to jest prawda, nie róbcie z tego waszą prawdę też. Bierzcie po prostu wszystko, co jest. Ja wiem, że teraz to będzie brzmiało, jakbym podważał wszystko z siebie. Ale uważam, że ogólnie to jest prawda, mimo że tak jakby mam swoją prawdę w głowie. Nie bierzcie tego, co ludzie mówią w internecie, za 100% prawdę, bo w życiu zawsze ludzie się kłócą i na pewno ty się z kimś pokłóciłeś, albo miałeś jakąś sytuację, albo się nie zgodziłeś. I ta druga osoba nigdy zawsze się nie jest tak, że się od razu z tobą zgadza, tylko ona wierzy w swoją rację. I kim jesteśmy, żeby przeważyć jedną rację od drugiej? Tak jakby. Każdy człowiek jest tyle samo wart i jego wiara i wartości. I póki bardzo dużo was ogląda moje Instastory, no to zróbmy to jako czas, żeby podzielić się też innymi rzeczami, które uważam, że tak jakby powinny być. Oczywiście nie musicie się zgadzać ze mną, ale uważam, że tak samo jak powinniśmy tolerować taką, w tym przykładzie, jak jest z domem, prawdę każdego i ich podejścia, odczucia do projektu. Wiadomo, ja się czuję najbardziej taki pokrzywdzony wszystkim, bo ja stworzyłem ten projekt, więc to jest oczywiste, że nie czuję się tylko jako domownik, ale czuję się jako cały ziomek, który stworzył tak jakby wszystko od A do Z.
Ale już pomijając ten fakt, skoro jesteście, słuchacie mnie, to ogólnie w życiu starajcie się tak jakby przemyśleć wszystko, co słyszycie, bo nie dość, że tak jakby człowiek nie ma obowiązku mówić prawdę, więc pamiętajcie, że zawsze ktoś może kłamać, ściemniać i tak dalej, to starajcie się nie rzucać na ludzi w internecie, bo wyobraź sobie, że ktoś coś źle zrobi, tak jakby w rzeczywistości, to jest jeden, dwa osoby, może 10 się obrazi na niego, ale jak dostajesz serio jakieś wiadomości takie mocne, a nie jesteś złym człowiekiem, tak samo jak uważam, że nikt z teamu nie jest naprawdę złym człowiekiem, może ktoś uważa, że jest trochę zagubiony, albo tak jakby za szybko, wiesz, dostał wszystko i nie wie, jak sobie z tym poradzić, to uważam, że nikt z nich nie jest na tyle złą osobą, żeby dostać taki jakby to powiedzieć, taką skalę ataku. Co innego jakby, wiesz, masz sytuację, że zostałeś przyłapany, nie wiem, kradząc, masz, nie wiem, 14 lat, zostałeś przyłapany kradząc cukierka ze sklepu, okej. No i kurde, opieprzy cię rodzice, opieprzą cię gość ze sklepu, nie wrócisz do tego sklepu, masz nauczkę. A masz 14 lat, ukradniesz cukierka ze sklepu, dobra, zdarza się. Ja tego osobiście nie zrobiłem, ale wyobraź sobie, że się zdarzają takie rzeczy. I nagle internet o tym pisze, newsy, dostajesz groźby, że jesteś złodziejem, że masz się zabić, że to jest nienormalne, ludzie, nie zachowujmy się tak. Nie zachowujmy się tak. Jak ktoś w internecie ma z kimś spinę, to niech tak jakby ta spina i tak jakby osądzenia, czy właśnie takie atakowanie ludzi, zostawcie to dla tych ludzi, do których to dotyczy. Mamy wszystkie swoje życie. Szanujcie obie strony, szanujcie ogólnie ludzi. Nie ma co się rzucać. Nie wiem, co wam to daje, a to jest. To uważam, że właśnie to jest taka forma hejtu w internecie. Nawet jak ktoś zachował się w jakikolwiek sposób, ktokolwiek to by był, to jednak uwierzcie mi, to jest mega ogromne obciążenie psychiczne. Ile młodych ludzi przez takie gnębienie internetowe odebrali sobie życie? Miejcie to na uwadze, że w żadnym przypadku nie powinniśmy po prostu tak postępować. Powinniśmy szanować każdego człowieka i jego. I tak samo uważam, póki jesteście, powinniśmy, tak jakby odnosząc się do szacunku ludzkiego, duże ataki są na przykład na całą grupę LGBT, dalej zauważyłem. Zauważyłem w innych krajach trochę mniej już, ale to są też wybory ludzi, ich podejście, ich tak jakby wybory i odczucia życiowe, i one są też wszystkie prawdą dla nich. Czy to ludzie, którzy właśnie chcą być totalnie abstynentami, tak jak ja, i mają swoją wiarę, że nie chcą pić, palić i tak dalej, to też szanujcie to. Szanujcie po prostu ludzi decyzje. No chyba, że ktoś decyduje się, że chce być mordercą, to wiadomo, ale tak jakby trochę więcej tolerancji musi być na świecie. I trochę mniej hejtu. Tolerancja powinna się tyczyć różnych wyborów. Ja w życiu przechodziłem przez każdą fazę. Też byłem emo, byłem rockerem, byłem ten. Wiem, że czasami na przykład dresy nie lubią się z metalowcami, z rockerami, ale też tak jakby ja byłem dresem, lubiłem się z metalowcami, rockerami, i potem sam byłem metalowcem, rockerem, emo, jak chcecie, więc po prostu też tolerancję do tego, żeby dać człowiekowi swobodę w tym, jak się ubiera, co się ubiera. Czasami myślimy, że to jest głupie, czasami ktoś dorośli i też myśli, kurde, jak ja wyglądałem kiedyś, tak jak ja tak myślałem, gdzie widzieliście moje zdjęcia z kiedyś, ale dajcie każdemu dorosnąć w osobę, którą oni mają być, bo to nigdy nie będzie z dnia na dzień. A nie można kogoś kłębić za decyzje, które zawsze prowadzą do osoby, którą po prostu mają być. O! Co robisz? Nie, 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 to moje! Byku! Ej!